Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Potion Craft. Zacznijmy może od dzisiaj od księgi. Tak, od księgi objawienia alchemicznego. Pancerz Ciuć-Moka, pierwsze, czyli ochrona przed trucizną 2. Zawiera w sobie m.in. wodorosty i ołów. Producent zapoleca polać nią swój skafander. Te dwie rzeczy to nawiązanie do Subnautiki, Ciuć-Mok? Tak nazywałem swój statek, którym pływałem. Szła teściowa lasem, pogryzły ją żmije, żmije wyzdychały, a teściowa żyje. Bardzo ładnie też pasuje do opisu ochrony przed trucizną Kizuka oraz Argon Player, dziękuję bardzo. Usprawniliśmy również straczkę ślimaczka. Niewielka ilość śliskiego smarowidła w brudnym słoiku po majonezie idealnie nadaje się do wykańczania tych suchych kanapek, których twoje dziecko nie zjadło w szkole przez cały dzień i przyniosło z powrotem do domu, bo znowu z tym pasztetem. Zawiera w sobie znikome ślady śluzu podróżnego ślimaka imieniem Bob. Jeszcze raz, Justyna, Polish Gamer i Red Sleds, choć tam widziałem, że Patryk chyba, tak? Czy Radek? Kurczę, zapomniałem. W każdym razie, jakoś tak bez tych polskich liter, Red Sleds brzmi dziwnie. Niemniej dziękuję bardzo, tylko nie jestem pewny, bo ja czasami robię kopię w klej, trochę poprawiam. Czy to jest poprawna forma zapisania z powrotem? Przecież, że nie. Przecież, kurde, poprawnie to jest z powrotem. Nie wiem, skąd to z powrotem się zrobiło i tak jakoś... Coś mi nie grało w tym opisie, ale tak nie do końca wiedziałem. Często widzę to z powrotem pisane przez S i czasami mam już mindfucka, co tak naprawdę jest prawdą. Więc mamy straczkę ślimaczka ulepszoną i mamy jeszcze jagodzianka sopockiej, bo wam się kojarzyło najbardziej właśnie z tym, jeszcze zmienię ikonkę, że w końcu tak, zbierać serduszka i latać również robiła Sopocka, czyli bohaterka Celest. Trzykrotna zwyciężczyni konkursu na ulubioną jagodziankę wodza. Już jeden kęs sprawi, że poczujesz, jak twa miłość do ojczyzny gotowa jest cię wznieść w powietrze, a wewnętrzna magiczna siła, wręcz magiczna siła, pozwoli rozprawić się z wrogami jedynej, słusznej, kruszonkowej ideologii. Nexus i Clarissa, dziękuję serdecznie. To jest ładne nawiązanie do The Iron Curtain. Irony Curtain, tak się nazywała ta przygodówka. A jeszcze mi się wydawało, że może z Kosmokrats albo z czymkolwiek innym, gdzie też jest towarzysz obecny, więc bardzo dziękuję. Rozkładamy kolegów i koleżanki w odpowiednie miejsca. Można tutaj na razie oleistą, albo gdzieś tutaj położymy. Natomiast tutaj mamy jagodzianka. To jest alternatywa trochę dla magii, ale jednocześnie jest też potrzebna do tworzenia innych mikstur, chociażby albedo. No właśnie, albedo. Albedo! Brakuje nam jednej mikstury, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj się o to pokusimy. Jak się okaże, że trochę tych surowców przyleci, chociaż no, powiedzmy, że gdyby tak naprawdę pojawił się piórokwiat, a mamy też puchokwiat, który bardzo fajnie w górę leci, taki alternatywa, tylko że bardzo szeroko leci, więc to trzeba będzie z nim uważać. Piórokwiat jest mega do podróżowania tam w górę, więc może by się udało coś z tego wymodzić, ale zanim polecimy w górę, to pani tutaj chciała nam odporność na pioruny, tak? Też przypominacie mi, żebym te flaszki używał, nie zapominał o nich. Może będę pamiętał. Wyjaśniliśmy sobie już ostatnio, co to znaczy z tym zleceniem, że większość surowców, tak? Tylko, no właśnie ciekawe jest to, że zauważyliście, że tak naprawdę oni czasami dają podpowiedzi, jak dam złą miksturę, ona tam coś pisze. Tylko tak szybko to znika, się nigdy w to nie wczytywałem za bardzo. A tam czasami walnie jakiś tekst, który trochę więcej rozjaśni, co tak naprawdę ten efekt ma na myśli, a raczej co ta osoba ma na myśli, sugerując nam ten efekt. No więc właśnie, teraz pytanie. No mamy piorun. No to teraz pytanie brzmi, twarda skóra może ochronić nas przed piorunem, prawda? Więc coś mi się wydaje, że to może być ten aspekt. Czy my nie mamy jakiejś mikstury tutaj? Dalekie południe, chciałbym zauważyć, jest tutaj coś takiego. Tylko to jest pewnie do podróżowania sobie tak po prostu. Ale dalekie południe, moglibyśmy zacząć od dalekiego południa. Pozbieraliśmy tu różne aspekty. Mamy również prawie siła 3, mamy prawie kwas 3 i prawie urok 3. Takie rzeczy, żeby gdyby chcieć jeszcze podróżować sobie. No ale dobra, to zobaczmy sobie, gdzie prowadzi nas dalekie południe. Czy tak naprawdę będziemy wypierać. To na razie będzie tak naprawdę podróż, żeby wiedzieć, gdzie pójść po tę odporność na kontynuuj ważenie, tak? O, no właśnie, bo jesteśmy bardzo blisko, nie? I tutaj byśmy mogli rzeczywiście pójść i trochę jeszcze pozwiedzać przy okazji. Tu byśmy bardzo szybko zobaczyli, czy to jest faktycznie nasz pożądany aspekt. Czy to jest łon, czy to nie jest łon? I myślę, że to bardzo ładnie polecimy sobie na maksa tutaj, bo myślę, że z zaciąganiem naszej mikstury, czyli z rozwadnianiem, bardzo ładnie to się współgra tutaj. Nie będziemy na razie oczywiście używać wiru, choć fajnie byłoby sprawdzić, gdzie prowadzi, no ale nas interesuje przede wszystkim to,
czy tenże aspekt jest tym, którego potrzebujemy, tak? Czy to jest ten aspekt? Czy to nas aż tak interesuje, jak mi się wydaje, że powinno nas interesować? Patrzę, czego my tu mamy? No, najwięcej mamy tego oczywiście. Tak patrzę, czy ja już chcę na początku może tutaj odwiedzić ten dół, potem dopiero zejść, bo to jest i tak mikstura obchodowa, bym powiedział. Taka, która ma raczej tutaj na początek nas troszeczkę tutaj oprowadzić po okolicy. Więc zobaczymy, flop i jedziemy. No właśnie, to jest jakiś wir. Spoda, nie ma tu żadnego aspektu, więc to też jest ciekawe. Żadnego aspektu. Możemy użyć sobie zwykłego ognia dzwonka na razie, żeby tutaj przejść kawałeczek. Tutaj jeszcze pójść, ewentualnie jeszcze sobie tutaj coś pozwiedzać. Jeszcze tutaj będziemy chcieli zaciągnąć prawdopodobnie się. O tak, zaciągamy się kolejną miksturą. Cyk. Awans. Mamy kolejny awans. Możemy też zobaczyć, gdzie prowadzi nas ten wir. No tutaj aspektów nie widzę. Dopiero tutaj, zobaczcie, wystrzelił jakiś aspekt. No i pytanie, czy to nie jest ochrona przed piorunem. Miejmy nadzieję, że w ogóle to jest nasz sukces. Że to jest, to jesteśmy w domu w tym miejscu. Mam nadzieję, że to będzie to. I kurczę, no i kończą się. Kończą się, kurczę, zabawki. Ale myślę, że moglibyśmy na tak na przykład sobie puścić lodowego kwiata teraz. Będziemy chcieli sobie to trochę tutaj i tak maksymalnie użyć, żeby tu trochę popodróżować również. Też porozcieńczać, więc myślę, że to tak... No tak bym powiedział, że z tym rozcieńczaniem to muszę uważać. Ale może tu się uda jeszcze dotknąć tego tych kurczę tutaj ziomków? Da się dotknąć. Okej. No to zobaczmy. Czy to jest to, czego szukamy? Tak jest. Ochrona przed piorunami. Jest. Jest. Dobra. Okej. To wiemy, że musimy tutaj po prostu zrobić jeszcze jedną podróż. Czy ja mam tu jakiś teleport? No właśnie. Mam tylko ziemisty Pirit 1. Ojej. A wiecie, co to oznacza? Jeżeli chcemy zrobić tę miksturę, ja to zrobię z tym ziemistym Pirytem. Mimo wszystko. Zrobię to z ziemistym Pirytem. Kurka, ale byłoby znakomicie znaleźć jakiś sposób, na, żeby jakiś wir nas tu przeniósł, ale wygląda na to, zobaczcie, że tak naprawdę chyba to, co robiliśmy wtedy, czyli podróż, nie wiem, czy tamta droga, która doprowadziła nas tu, nie była drogą, to, co użyliśmy tu, czy to nie było użyte, ażeby naokoło wszystko poprzechodzić? Mam wrażenie, że tak, ale to mnóstwo surowców zżera. Nadal mniej... W sumie więcej moglibyśmy z tych surowców nadal zrobić, niż używając spirytu, bo tylko jedna wtedy byłaby, a spiryt to prawie jak spiryt. I my mielibyśmy przynajmniej na poziomie drugim już miksturkę. Czy to jest tutaj jakby wyprawa bardzo taka, no... To jest wyprawa krajoznawcza, to co tutaj widzicie, więc tu się proszę nie przejmować, że ja tutaj zostawiłem i tak naprawdę nie wiem, czy będę chciał zrobić ten miks. Znaczy i tak ją wyplujemy tak za chwilę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ja tutaj pewnie jestem już zadowolony sobie tutaj, już po tę dwójkę nawet nie będę szedł. Mamy 3 punkty. No ja poczekam, aż handel nam się podniesie raz jeszcze, bo tu pieniądze mogą być istotne. Więc ja sobie tę miksturę już zrobię, tak, przygotuję to, co mamy, tę dziwną mieszankę. Bo mamy dzięki temu zrobioną mimo wszystko miksturę z ochroną przed piorunami. Pytanie, jak ona na to zareaguje? Nie, te efekty nie są zgodne. Więc tu mamy tak naprawdę bardzo takie rzeczy, które faktycznie może ta mikstura powinna być sprzedana, albo jak ktoś będzie chciał kamienną skórę, to może będzie chciał przy okazji dostać spowolnienie siły i ochronę przed piorunami. Może będzie ktoś chciał, a może nie będzie chciał. Ciężko powiedzieć. Tutaj co to mamy? Mamy podsumowanie naszej gry. No właśnie, myślę, że niebawem trafimy na taki moment, słuchajcie, w PotionCrafcie, gdzie powinniśmy poczekać na update. Powinniśmy, żeby nie było orki, bo tam widzę, cały czas widzę w komentarzach waszą sugestię tego, że... A raczej dzielicie się mocno takimi, bym powiedział, smutnymi wspomnieniami z gry, jak już ją przeszliście, że tak naprawdę endgame to jest masywny grind. Więc to nie chcemy tego, tak? To nie będzie ani atrakcyjne do oglądania, ani w ogóle, więc myślę, że po małej eksploracji, znaczy nasz cel, zdobyć miksturę oleju, zrobić albedo na pewno i przede wszystkim postarać się pobawić się trochę tą nową mapą oleistą, bo tu będzie trochę zabawy na pewno, a potem być może poczekać na następne update'y. Zobaczymy.
Ale to jeszcze chyba nie teraz, tak? Dlatego ostrzegam, że to może nie być. Może być koło 20 odcinka, może, nie wiem. Zobaczymy, ile nam wyjdzie. Tymczasem ja będę chciał teraz na szybko zrobić jeszcze raz to samo. Wydaje mi się, że no... Oczywiście, zżera to masę składników, ale nadal jestem w stanie tych... Tylko moje dalekie południe to rzeczywiście jest tylko eksploracyjna, o, mikstura. Ale ja tu mam mnóstwo aspektów, które powinienem wypchać, a ja nie mam żadnego możliwości usuwania aspektów niepotrzebnych. Czyli jednak z ziemskim pirytem polecę na razie. No, na razie polecimy ziemski piryt. Ostatnia dawka do stworzenia tej mikstury to jest włochaty banan, który sobie przeprowadzę tutaj akurat idealnie w środeczek tego wiru i sprawdzimy, gdzie wir nas przeprowadzi. Mamy kilka tych wirów, może jeden wir będzie wirem powrotnym? A te wiry warto sprawdzać, no, rzeczywiście. Więc, co? Wrzucamy, sfinalizowałem tworzenie, zacząłem od prawej siły 3, bo to ładnie mułogrzyba jednego użyło akurat, więc mamy dwa mułogrzyby, a po jednym składniku, więc bardzo oszczędnie, no ale... Będziemy teraz tak naprawdę liczyć na to, że przyjdzie nam krasnolud i da nam trochę tego pirytu. Pirytu z pirytu. Więc czasami zastanawiam się, czy w ogóle warto rozwijać za szybko ich możliwości surowców, które potrafią przynosić. Składników, kupcy. Wydaje mi się czasami, że nie warto. Że czasami trzeba by może lepiej było poczekać, bo oni potem przynoszą więcej jakichś dziwnych, a przestają przynosić te, których potrzebujemy najbardziej. Ale teraz... Trzeba bardzo uważać, bo tu myślę, że dwójeczkę jesteśmy w stanie ogarnąć. Wiadomo, że trójeczkę nie, ale dwójeczka powinna smyrnąć, bo to jest ładnie ustawiona miksturka. Przepięknie. Także, szanowni państwo, to jest ten czas. Mamy odporne truciznę 3, 2, przepraszam, nie 3. Ale wiecie co? Ja tutaj widziałem komentarz Kisiela 365. Uziom flaszkowy, ja to zrobię, wyjątek zrobię, ale ja jeszcze raz przypominam, że nie piszcie opcji, nie piszcie pomysłów na mikstury, które nie zostały jeszcze stworzone, bo one i tak przepadną, i tak na nie zwracać uwagi nie będę, ale bardzo mi się podoba opis, który Kisiel wrzucił. Prawdopodobnie jest to jakaś kopypasta, ale mega mi się podoba, zaraz będę ją przytaczał. Zmienimy sobie jakąś... To wygląda jak piorun, nie? Taka jest niepewna ta... Tak wygląda, jakby właśnie w nią piorun strzelił trochę, tak? Więc ochrona przed... A to ma być ochrona... Przepraszam, być ochrona przed piorunem. No to ochrona może być, tak jak mówiłem, w kształcie jakimś... A może być nawet taka? A czemu nie? Niech będzie taka ochrona przed piorunem. Choć tak naprawdę może jakaś skóra by się też przydała. Jakaś taka, wiecie, coś co wygląda jak skóra albo coś takiego. A może być to, okej. Czy zmienimy coś tu? Możemy zmienić jakoś, tak, zrobić jakoś, jak to jest tarczka, to może być coś na przykład takiego. O, pionowe, nigdy nie używam pionowych w sumie, tych, no może być tak, chociaż użyjmy raz pionowej. Okej. No i mamy ochronę przed piorunem, uziom flaszkowy, zapisujemy receptury od razu, ja od razu dodam też opis. Sobie go od razu tu przekopiuję. Przyjdź cewki twoje, bądź moc twoja, jako prąd stały, taki prąd zmienny, źródła naszego zastępczego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze wskazy, jako i my odpuszczamy naszym impedancjom, to jest i tak, impedancja to rzeczywiście jakieś takie słowo, które istnieje, bo nie sprawdzałem go, i nie wódź, wydaje mi się, że nie, może nie wódź jednak, nas na magnetyczne sprzężenie, ale zbaw nas ode zwarcia, amper. Fajne, pomysłowe. Więc pozdrawiam serdecznie. Wyjątek od reguły. Predefiniowana, po prostu. Predefiniowana, kurczę, nazwa. Przygotowana zawczasu. Ale tak jak mówię, robimy tylko, wymyślamy do mikstur, które są obecne. Także uziom flaszkowy jest. Za chwilę będziemy jakby kończyć, ale tu jeszcze chcemy zobaczyć, co siedzi w tym wirze oczywiście. Więc zobaczmy, czy ten wir będzie wizir. I nas stąd wywali. Oczywiście, że nas stąd wywali. Nie mogło być inaczej. Ale możemy przy okazji zobaczyć kolejny wir. Czemu nie? Nie powinno to jakoś bardzo mocno wpłynąć na cokolwiek. Możemy nawet jednym ogniodzwonkiem to sprawdzić. Proszę bardzo. A, jak pamiętacie, jeszcze dyskutowaliśmy, co tak naprawdę... Co by poprawiło zabawę z tym handlem, tak? Mieliście kilka fajnych pomysłów. Oj, to ładnie wyszło całkiem. Mieliście kilka dobrych pomysłów, ale wydaje mi się, że rzeczywiście... Że prawdą jest, że tak naprawdę stworzenie ogródka powinno rozwiązać najwięcej problemów tego... Ja nie chcę mi już będzie tu chodzić już bardziej. Zrobimy ten uziom flaszkowy, jestem zadowolony.
Proszę bardzo. Tego pani chciała? Więcej za lepszy efekt. No, ja chętnie, ale no niestety, szanowna pani, ja jeszcze nie potrafię robić lepszych efektów. Więc tak, myślę, że wprowadzenie w tej grze ogródka, będziemy mogli sobie zasadzić na przykład, nie wiem, 4 grządki, albo potem zwiększać liczbę grządek, to fajnie można zrobić. Myślę, że będzie idealnym właśnie sposobem na to, żeby szanowni państwo, jednak tutaj troszkę pomóc z tworzeniem surowców, których mamy mało. Będziemy potem mogli na przykład zmieniać, na przykład z jednego. Fajnie byłoby na przykład żaroziele, na przykład czułeś na przykład 5 takich sztuk, takiego surowca, czy nawet jeden, żeby dać jedno ziarno, tak? Mamy jakiś grinder, tak? Jakąś mielarkę, która wydobywa, czy nasionarkę, wydobywa nasiono, można zasadzić, bo trzeba poczekać parę dni, co prawda? Ale podlewać też i może używać też mikstur wzrostu, czy coś, nie? I to byłoby fajne. Ruszam na misję zwiadowczą. Potrzebuję mikstury, dzięki której stanę się niewidzialny. Potrzebuję nietypowej mikstury z kilkoma dodatkowymi efektami. Zapłacę dodatkowo za każdy efekt. A i on mówi tu przynajmniej jasne i klarowne. Potrzebuję mikstury niewidzialności, ale jak ta mikstura będzie miała dodatkowe efekty, to on z wielką chęcią. Jeszcze więcej zapłaci. No nie mam tu chyba nic takiego. Co jednocześnie też jest niewidzialnością. Z kilkoma, dodatkowo za każdy efekt. Misja zwiadowcza, o kurcze. I to znowu niewidzialność, więc wiecie, jak my stoimy z surowcami na takie rzeczy jak niewidzialność. Mogę mu dać po prostu niewidzialność i niech spada na wszczaw. No właśnie. A czego mamy tutaj tak no właśnie, chyba mamy krwistociernia mało, tak? Mamy zaledwie 3. No właśnie. Być może niebawem trzeba będzie zrobić jakąś alternatywkę dla mikstury niewidzialności, bo krwistociernia, jak widzicie, używałem tylko jeden, ale tak często poleciało, że ten krwistocierń się wykończył niemalże, nie? Więc trzeba będzie zrobić jakąś alternatywną wersję, no bo jeśli miałbym mu dawać jakieś dodatkowe bajery, szmery, to nie wiem, czy mi się chce. Chyba low effort byłoby dodać piorun, ale nie wiem, czy on będzie chciał. Czy on będzie zadowolony z tego, że dostanie miksturę pioruna do tego jeszcze. I nie będzie to trudne, będziemy cały czas zaciągać, prostymi składnikami to osiągniemy, więc możemy spróbować użyć mikstury niewidzialności, czyli kontynuuj ważenie od tego miejsca. Aha, tylko tu jeszcze mamy... No okej, to jeszcze coś zbierzemy przy okazji, czemu nie? Użyjemy na pewno takich składników... Ocie, co? Dobra, to ja zrobię jeszcze tak, że sobie tutaj zrobimy... Przepraszam. Testowy, szybki zapis. Żeby się nie okazało, że to jakaś kupa nam wyjdzie z tego. Postaramy się trochę tutaj popodróżować i porozcieńczać tę miksturę, bo może nie powiedział, jakie konkretne chce składniki. Może piorun mu się spodoba. Być może nie. Ale być może tak. Oż, w drugą stronę leci, ale niech będzie. Może mu się przyda, kurczę, piorun. Chociaż on będzie chciał być niewidzialny, więc myślę, że piorun to raczej go porazi. Nie, to bez sensu. Ale gdyby na przykład spróbować dać mu szybkość, zwinność, niewidzialność, do tego dorzucić, do niewidzialności, coś takiego. Tylko staram się oczywiście tu, o, tak, poużywamy składników, których mamy miliony, więc akurat tutaj spoko. Nawet przejdziemy przez kości, tak, na Hama, tutaj, żeby zdobyć trochę punktów, skoro są. A gdybym to dobrze rozegrał, to jeszcze bym tę trójkę zabrał i fuks. Dobra, zbierzemy tą tutaj szybkość i myślę, że chyba tyle. Dodamy mu podwójny efekt szybkości, niech ma chłopak. Myślę, że to będzie odpowiednie dla niego. Ale już nie będziemy się... Dobra, będziemy się. Bo chciałbym jeszcze tutaj wrócić. Pozbierać jeszcze to, więc w sumie nie to. Puścimy jeszcze raz. Możemy nawet siarkopłastnik, słuchajcie, puścić. Mamy go tak dużo, więc używajmy surowców, których mamy dużo. Więc to już będzie ostateczny krok dla tej mikstury. Po rozcieńczeniu, to jeszcze nie będzie dwójka, ale zaraz będziemy tę dwójkę tu ogarniać. Cyk. O, tylko żebym... Ha! Tylko ja tam mogę wpaść w kolce. Znaczy w te. Dziadostwa. Będę musiał sól być może użyć, ale okej. Okay. Będzie miał po prostu dodatek prędkości. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z tego dodatku. Chłopak. I nie będzie marudził. I powie, że o, okej. Okay. Chciałem więcej specjalnych efektów, ale to mnie zadowala, więc dostaniesz z bonusem do szybkości. Za każdy dodatkowy zapłacisz. No i proszę. Może mógłbym jeszcze jeden efekt pojedynczy dodać, ale myślę, że to jest całkiem nieźle. Jak na efekty, które mogły z tego wyjść. Więc spoko. 1000 poszedł i mamy zielarkę. Witaj, nie potrzeba ci dzisiaj ziół?
To dość proste, mam magiczną sakwę, mieści więcej niż się wydaje. Nie wiem, co bym bez niej poczęła. A, popytałem ją, jak udaje ci się pomieścić. Jakie masz towary? Co to? Jakie smocza papryczka, jaka fajna. Podoba mi się. Jedną sztukę biorę, bo jest pieruńsko droga. I zobaczcie, co ma. Ha! Zobaczcie, jaka piękna dawka rzeczy do podróży w górę. No i jesteśmy uratowani. Na pewno biorę oczywiście to. Biorę wiatrokwiatę 47. No dobra, ale zobaczcie, grzmotopesty. Mamy 8, już mamy więcej. Tu mamy, proszę bardzo, złotociernie. Złotocierni mamy ile? Mamy 50. O kurczę. Taka dobra cena za złotociernie. Taka dobra cena. Zimnoliść. Ładnie podróżuje w prawo zimnoliść, tak? Mamy tylko 3 sztuki, biorę wszystkie. Powój. Och, mamy mało, bierzemy wszystkie. Bierzemy na pewno wszystkie piórokwiaty, to na bank. Mamy też puchokwiaty. Możemy wziąć całkiem ładny zapas puchokwiatów. Mega tutaj sobie, kurczę, koleżka lata po tej planszy. Może nie jest nam jakoś super potrzebne, skoro mamy 30, pewnie nie będziemy rzadko korzystać. A już 2000 wydaje, a cały czas tutaj ding, ding, ding robicie mi w mózg, że Staszek, nie szalej. Nie szalej z pieniędzmi. Więc postaram się nie szaleć aż tak. Mam tylko 3 buraki, ale znowu są drogie, więc nie będę kupował ich. Tak samo jak wziąłem sobie jedną smoczą papryczkę, żeby po prostu mieć i się nią cieszyć. Żywoliść, jak tam stoimy z tymi żywoliściami? Żywoliściów mamy 50. Żywoliści? Więc tak naprawdę mogę dokupić 10 sztuk banusz kiedyś coś. Chociaż tak naprawdę wolałbym kupić więcej dobrowoców. No trzeba korzystać, tak? Trzeba wypchać sobie sakwy jak najbardziej jesteśmy w stanie. Bardzo ładna cena tych złotocierni, ale one widzicie jak podróżują. Absolutnie nie są nam potrzebne aż tyle, szczególnie, że mamy ich tam 50. Rzadko będę z nich korzystał. Ale kusi mnie jeszcze wiatrokwiat. Mimo, że jest drogi, to dobrze byłoby mieć... Dobrze, to 1000 wydam przez to, że wezmę tych 20 wiatrokwiatów, ale wiecie, że one są mega potrzebne. W tym przypadku, kurczę, ciężko mi odmówić. Ciężko odmówić. Tak samo jak puchokwiaty zastanawiam się, czy chcę. Ale też 30 sztuk mi się wydaje, że na razie styknie. Więc to jest moja finalna decyzja na to, co kupujemy. No i potargujemy się oczywiście. Nie będę targował się na najwyższym poziomie. Trochę się obawiam. Co prawda trochę by pomogło, nie? Jeszcze bardziej, ale... Wiecie, jakie jest ryzyko też mocne. Lecę w ogóle na spokojnie. Sobie tutaj proszę bardzo wytargować i 2000 zapłacić. 4600 nam zostaje. No dobra. No to kupiliśmy wszystko, co mogliśmy kupić. Mimo, że fajny, tani, bardzo tani, jak barszcz czy woliść, ale wiecie, że my do podróży w ten kierunek to mamy dobrowoce, żywoliście, teraz nie zimnoliść był kupiony? A, chyba, że było go mało i dlatego tak nie widzę różnicy. Dobra, chyba zimnoliście kupowałem, ale bo było ich niewiele, więc no to tyle. Także dzięki bardzo, lecimy dalej. Mag znowu przyszedł. Muszę zakląć przedmiot, aby zwiększał siłę fizyczną jego właściciela. Czy masz miksturę, która w tym pomoże? Siła fizyczna u właściciela. No to tu mamy jakąś siłę, czy coś? Patrzę oczywiście, tutaj staram się też lukać. Co my tu mamy? Tu mamy kamienną skórę przede wszystkim, więc wygląda na to, że on chce jakąś siłę. Tylko pytanie, czy chcemy hulinkę? A, chcemy hulinkę. Co ciekawe, widzicie, że mamy milion tych surowców, więc akurat tutaj pójdzie szybko. O, gość nie chce, ale teraz pytanie... No dobra. Jest poniżej 200, sprzedaję mu bez bonusów. Zamek w moich drzwiach wejściowych się zaciął. Jak mam się teraz dostać do domu? Stasz, masz jakieś rozwiązanie? Mogę ci dać kwas 3 albo kwas 3 w połączeniu z kwasem 3. Co ty na to? I targujemy się. Więc jak najbardziej kwas do rozpuszczenia rdzy, żeby dostać się do domu. Jak widzicie, hula w najlepsze. Muszę natychmiast dostać się do znajomych magów, którzy są w wysokiej wieży, ale nie posiadłem jeszcze umiejętności latania. Czy możesz mi pomóc? Lewitacja. Oczywiście, że lewitacja. Latajka, dokładnie rzecz biorąc. Teraz już mamy trochę tych surowców, patrzcie, odżyłem psychicznie. Będziemy dzisiaj robić albedo na bank. W sumie jak tylko dzień się skończy pewnie, pójdziemy po albedo, więc uważ tę recepturę. Bo nie mamy chyba lewitacji gotowej. Jest idealna, jest perfekcyjna. No w końcu robiona przez... najlepszego alchemika. 1001. Potrzebuję jakiejś mikstury, która odbuduje moje magiczne moce w razie potrzeby. Jestem gotowy sowicie zapłacić za twoją najlepszą miksturę. Zapłacę dodatkowo, jeśli mikstura będzie miała co najmniej jeden składnik następującego rodzaju, dobrowoc. Podoba mi się jego zapach. Czyli on chce ogólnie manę.
Mana 3 zapłaci więcej i jeszcze chce dobrowoc mieć w środku. Czy nasza mana ma dobrowoc? Jagodzianka ma dobrowoc? Jak wygląda dobrowoc? Będziemy mogli zaraz to, wiecie, poprawić tak naprawdę. Dobrowoc, kurczę. Nie mam pojęcia, jak wygląda dobrowoc, więc będę musiał po prostu tak na oko, no poszukam. Okej, nawet patrzyłem na ten dobrowoc ostatnio. Czyli chcesz jagodziankę z dobrowocem. Taki, nie? Więc co moglibyśmy zrobić? Jeżeli się nie mylę, czy zrobimy sobie oczywiście jakiś taktyczny zapis w razie czego, gdyby niby jakaś lama się artystyczna stała. Wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić tak. Jagodziankę, kontynuuj miejsce ważenia. I moglibyśmy, jako że to jest już stworzone 3, to chyba wystarczy, żebyśmy tutaj to dorzucili. Ten dobrowoc. Nawet nie musielibyśmy za bardzo z niego korzystać. Chociaż, wiecie co? Idealny moment, żeby... dobra, testowałem już ten wir. Ale możemy go wykorzystać. Znaczy, pewnie jak tylko wystarczyłoby go dorzucić i to byłoby po krzyku. I wystarczy wrzucić do środka. Z tego chyba pisaliście też o tym w komentarzach. Ale my tu możemy jeszcze przy okazji zrobić tak, że rozkręcimy interes i jeszcze sobie zbierzemy trochę punktów. Proszę bardzo. O. Może jeszcze uda się zebrać tę jedną malutką książeczkę, która tak dużo zmieni? Każdy punkt się liczy. Nie, wy mówicie, olej te punkty, Staszek. Szczególnie jak jest 20 sztuk, tak? Naprawdę teraz to potrzebujemy 900, znaczy 3900 to się spotrzeba. Czym jest 20? W porównaniu z taką ilością punktów tutaj, więc jagodzianka z liściem. No mam nadzieję, że wszystko ok, rozkminiłem tym razem. No i proszę, ale nadal spełniliśmy dwa efekty, a płaci nam zaledwie 444. Ale niskim kosztem udało się to zrobić. Oj. Bez większego problemu, zobaczcie, udało się wygenerować tę miksturę, więc... ja jestem zadowolony z postępów. Sprzedaj, do widzenia, 5 punktów reputacji. Tak, to jest reputacja, popularność, przepraszam, reputację mamy na 100. No jestem ciekawy, jakie będą ludki przychodzić przy tej setce. Czy faktycznie są jakieś ludki, które przychodzą tylko przy setce? Albo przychodzą na setkę? Zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, czy przyjdzie też ten mag, żeby nam sprzedać, kurde, miksturę oleistą. 6961. Złota posiadamy, zobaczmy kto przyjdzie. Klienci przychodzą, czyli nie ma maga, który może nam sprzedać miksturę. Znaczy ja zakładam, że to jest mag, może kto inny sprzedaje, ale mag zwykle przychodzi rano, nie? Dużo terrarii mamy. Więc no cóż, nie chce przyjść i nie chce nam sprzedać, mimo że mamy pieniądze, duże zapasy. Mikstura zwiększająca siłę. Łatwo zrobić, prawda? Easy. Natomiast my możemy teraz już na spokojnie, słuchajcie. Już możecie myśleć nad tym, jak połączyć te 5 efektów w jakąś fajną nazwę i opis. Czyli mamy zręczność, szybkość, urok, niewidzialność oraz lewitację. Jak to połączyć w jakąś sensowną nazwę? Wszystko razem. Jestem ciekawy waszych pomysłów. A ja tymczasem muszę teraz... Kurczę, od czego tu zacząć? Zręczność, szybkość, urok, niewidzialność i lewitacja. Chyba zacznę od niewidzialności albo od lewitacji. Można zacząć może od lewitacji. Lewitacja, urok, szybkość... niewidzialność i jeszcze punkt zręczności, który jest tu. Czy będzie musi tak naprawdę przejść tędy, myślę, powciskać tutaj się w te rzeczy. Tak myślę, taka droga będzie, czyli od niewidzialności. Właśnie te końcowe zawsze są tak, ale tak musiał albo pójść tutaj na końcówkę, albo tu na końcówkę. Myślę, że wolałbym pójść po lewitację, bo niewidzialność wymaga wiecie czego. Więc, a potem niewidzialność 3 będzie, chociaż można to wypchnąć, to nie ma problemu. Można zacząć od lewitacji 3 nawet i powypychać wszystkie aspekty. Nawet to jest niegłupie, myślę. Czy zaczniemy od lewitacji 3 i zaczniemy powoli tutaj rozcieńczać, żeby pozaliczać pozostałe. Chociaż prawdopodobnie w tej miksturze lepiej byłoby od nowa wszystko produkować, bo byłoby mniej surowców. A z drugiej strony i tak musimy tutaj dojść i wrócić. Więc chyba nie ma większego znaczenia. W każdym razie taki jest mój plan i będę go wprowadzał w życie. Droga jest prosta na razie, chociaż pytanie brzmi, czy to mi już to jedno ziele pozwoli mi dotknąć tak delikatnie? No smyramy to po prostu z wielką delikatnością, ale tak, chcemy dodać punkt uroku, to na pewno. Jesteśmy też bardzo blisko, żeby zrobić od razu punkt lewitacyjny, tylko niech przestanie się kurde miotać. Z drugiej strony, jak się trochę pomiota, to nam nawet pomoże. Tak, tutaj troszeczkę może nas przenieść. No i puścimy się teraz w prawo mocno. Czy mamy coś takiego, co naprawdę leci mocno w prawo? No mamy zimno liście, ale mam ich wciąż jeszcze za mało, żeby aż tak szaleć. Ale można by użyć na przykład właśnie druidzkiego rozmarynu. Można by użyć mchomora nawet, myślę. Nawet myślę, że to nie jest głupie. Mchomor.
tak. Żyjemy Mchomora. Nawet na maksa, bo to... No to dotkniemy na pewno tę miksturę, więc jest okej. Okay. Więc możemy coś polecieć tak i zebrać tutaj. Proszę bardzo, punkt. Punkt szybkości mamy dodany do aspektu. I lecimy dalej. Teraz potrzebujemy niewidzialność, a potem potrzebujemy jeszcze zręczność. I mamy to. Może nawet udało mi się idealnie zahamować na wirze, żeby chyba właśnie pióro kwiata użyć jednego, żeby perfekcyjnie dotknąć niewidzialność. Tak mi się wydaje, że to powinno wystarczyć. Tak. Mamy jeszcze niewidzialność. Czyli mamy lewitację, urok, szybkość, niewidzialność. Lewitację, urok, szybkość, niewidzialność. Brakuje nam jeszcze tylko punktu zręczności. Punktu zręczności i mamy wszystko, czego nam dusza potrzebuje, ażeby zakończyć tę misję z sukcesem, więc myślę, że tutaj coś pokombinujemy. Patrzę, czy te wiry mogą nam pomóc i patrzę, że wiry, przynajmniej niektóre, faktycznie mogą nam pomóc się tutaj przedostać. Jestem już na ostatnim wirniku, można powiedzieć. I tutaj sobie użyjemy też jakiegoś czegoś, co mamy bardzo dużo. O, idealnie żywoliść też, tak? Bo mamy ich mega dużo, więc tutaj zawsze warto wybierać te, których naprawdę mamy sporo. A, biedna książeczka, niedotknięta przeze mnie. No i kurczę, wygląda na to, że to już jest to. Mamy wszystkie 5 arcy skomplikowanych mimo wszystko. Znaczy, może nie arcy skomplikowanych. Dobra, arcy skomplikowane to będzie, jak będziemy myśleli na sam koniec mapy tej. To będzie arcy skomplikowane. W każdym razie, proszę bardzo, mamy tutaj znowu aspekt z... Czyli mamy miksturę latania, uroku, szybkości, niewidzialności i zręczności. Nie jestem w stanie w tym momencie wymyślić czegokolwiek, więc ja to na razie nazwę na przykład mieszanka studencka, bo tam zawsze jest tutaj dużo tego. Ale wiadomo, to jest tylko moja na razie... Na razie pomysł, tak? Mieszanka studencka. Nazwijmy jeszcze albedzianka. O, albedzianka, bo do albedo potrzebna, nie? No sobie tak jeszcze pomogę w nazwie. Zmienimy to, jak wygląda ta mikstura oczywiście. Bo to jest mikstura, której na razie nie mam pojęcia, jak ona mogłaby wyglądać i co ona powinna w sobie mieć. I jak powinna mieć, jakim powinna mieć symbol również, nie mam pojęcia. Więc po prostu dam sobie tutaj na razie ikonkę albedo. Bo wiem, że to do albedo jest potrzebne. Tak? Tak sobie na razie tutaj to wymyślę. O, taki sposób. Proszę bardzo. Niechaj będzie albedzianka. Zapisz miksturę oczywiście, bo gdybym nie zapisał, to byłbym troszeczkę zły. Natomiast mamy to i to oznacza, że mamy ostatni składnik, który był nam potrzebny, ażeby wytworzyć albedo. I jest! Oto i on. Proszę bardzo. Tworzymy albedo. Jeszcze nie możemy zapisywać tych mikstur, prawda? Yeah! Odblokowano recepturę na citrina tititadritatitas. Citrinitas, tak. Jest albedo. No właśnie, że to się nie da zapisywać. To byłoby... Kurczę, ale najlepsze jest to, że przygotowali miejsce na to, żeby zapisać recepturę na takie albedo. Ale nie. Nie ma możliwości odblokowania tego. No przecież to byłoby piękne. Człowiek by mógł klikać po prostu weź albedo i złącza wszystkie składniki i po krzyku, nie? Ale nie, po co? Ale po co? Mamy albedo. To znaczy, że mamy teraz tylko, no musimy bazę oleju i jeszcze musimy miksturę z odorem znaleźć, żeby zaliczyć rozdział 6. Mamy 4 punkt, ciśniemy w handel. Może dopniemy handel na maksa? Co wy na to? Jaka jest wasze zdanie na ten temat? Dopchnijmy handel na maksa 100% więcej, potem będziemy kombinować dalej. Citrinitas. No oczywiście, że Citrinitas potrzebuje... albedo. No! Potrzebuję albedo, ale sami zobaczcie, że żeby zrobić Citrinitas, to już trzeba mieć ochronę przed... O mój Boże, przecież to jest skrajne. To trzeba przez całą mapę przelecieć. Czy wy to widzicie? Chyba, że jakieś są inne opcje pomocy w przyszłości, ale... Widzimy tutaj, że tu już potrzebujemy umieć obracać, więc musimy zdobyć przepis na coś, co pozwoli nam obracać mikstury, bo bez tego nie będziemy w stanie zrobić trzeciopoziomowych tych rzeczy. To mamy, nie? Citrinitas też mamy. Znaczy, przepraszam, albedo. Na razie. Jeszcze jest pytanie, czy albedo nie będzie potrzebne, żeby zrobić inną sól, która pozwoli nam tam obracać. Więc to jest grube pytanie i nie wiadomo, jak będzie. No dobrze, a zatem, skoro mamy takie ładne postępy na dzisiaj,
To cóż, oczywiście, aha, czekajcie, księga receptur, czyli do nazwy, czyli co, do nazwnictwa mamy tylko to jedną rzecz? No na razie wygląda na to, że tak. Że musimy ponazywać, cholerna chrypa. Musimy ponazywać to. Znaczy tu oczywiście pamiętajcie, że to jest jakby nazwa do zmiany. Tak, to wszystko jest do wymyślenia, co by tutaj połączyć. Więc fajnie byłoby jeszcze może zrobić jakąś miksturkę, ale z drugiej strony zobaczymy. Czy nie będzie coraz rzadziej tych mikstur, coraz mniej, dopóki nie zdobędę tej kurcze, tej podstawy. Co mówisz, że ty chcesz zwiększyć siłę? No to świetnie, to się bardzo dobrze składa, bo na siłę mogę robić jak porąbany. Mikstury mam bardzo dużo tych wszystkich rzeczy, ale sprzedam ci bez targowania. Alchemiku, masz może miksturę, która pomogłaby mi zrelaksować się? Podobno do tego rodzaju mikstury najbardziej nadaje się pewien składnik, a mianowicie lawokorzeń. Zapłacę dodatkowo, jeśli uważasz miksturę właśnie z nim. I zapłacę dodatkowo, jeśli mikstura będzie naprawdę dobra. Czyli chcesz prawdopodobnie miksturę libido, upewnijmy się, tak? I najlepsze jest... A, dobra, przepraszam, zaliczyliśmy, jest naprawdę dobra, ale nie ma jeszcze lawokorzenia. Okej, ja bym dał jej to libido, ale ona ma zamiar zapłacić mi więcej, jeszcze więcej niż to, co widzieliśmy. Czy daję naprawdę tu jakieś informacje? Szukam, która powie... Która... I zobaczcie, co ona tutaj mówi. Szukam mikstury, która w połowie składa się z tego składnika lawokorzeń. Ona chce, żeby w połowie... Ale tego... A zobaczcie, to nie wynika z tego opisu. Powiedziała tylko, że najbardziej nadaje się ten składnik, lawokorzeń. I tyle. I kitraj się. To w takim wypadku, jak stąksik nasz? Ile on ma lawokorzeni? Ściskorzeń ma jeden, nie ma żadnego lawokorzenia. Czyli powinienem mieć, jeżeli tu jest składników w tym momencie 7, to powinienem w to wpierdzielić przynajmniej 8 lawokorzeni, tak? I wtedy gra tak traktowałaby, że jest ich więcej. Rozumiem? Że tak to chyba jest, nie? Tylko, że tu jest to znaczenie napisane, że dodatkowo, jeśli uważasz miksturę właśnie z nim. Więc ja bym chciał mimo wszystko bym chciał sprawdzić, jak to będzie rzeczywiście wyglądać. Czy ten opis, który ona dodała, czy rzeczywiście będzie jakoś wpływał na to, że zaliczymy to zadanie? Czyli chcemy zrobić jeszcze raz stąksika, znaczy uważać, kontynuować od tego miejsca ważenie stąksika. O, przy okazji jeszcze jest oczywiście, że machniemy te punkty. Darmowe 80 punktów w końcu. I skoro mamy stąksika, to dodamy sobie jeden lawokorzeń do środka. Nie mam pojęcia lawokorzeń, który to jest kierunek. Ale lawo, to musi być... Dobra, to musi być tutaj. To musi być kierunek... Co w ogóle jest lawokorzeń? To jest lawokorzeń, no właśnie. Ale w sumie nie dziwne, że... Ej, faktycznie, patrzmy, że... Faktycznie jakby można byłoby zrobić miksturę, gdzie lawokorzeń jest całkowicie... dominujący. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. W sumie nawet powiedziałbym, że nawet bym się pokusił o to, żeby zrobić jako challenge. A tak naprawdę ja sobie tylko ten lawokorzeń tutaj wrzucę. Bo chodzi o to, żeby był tutaj i chcę zrobić tę miksturę po prostu. Zobaczymy, czy ona z jednym już będzie zadowolona. I widzicie? Tak. Czyli potwierdza. Potrzebuje, że w połowie ma się składać. To już mam dwa stąksy gotowe. Więc teraz pytanie, czy ja chcę się pokusić o to, żeby zrobić od początku jeszcze raz to i na bazie lawokorzeni? Mamy dużo lawokorzeni, słuchajcie, ja spróbuję na szybko to zrobić. A nuż, zobaczymy, ile nam zapłaci. Będziemy znowu widzieć, ile efekt da nam i ile pieniędzy nam da za ten efekt. No i słuchajcie, jak tak patrzę, sobie tutaj zrobiłem dwa lawokorzenie i szalony grzyb. I uważam, że chyba jeżeli by to dobrze jeszcze, zobaczcie, rozegrać tę sprawę z wirem lekko, on by nam mógł pomóc... Jeszcze tylko zobaczę, w którą stronę się kręci. Dobra, w tę stronę się kręci, w prawo się kręci. Więc mógłby mi jeszcze pomóc ciutkę z ułożeniem się idealnie, ale z drugiej strony, patrzcie, mamy piórokwiat, który moim zdaniem powinien nas doprowadzić idealnie do celu niekoniecznie. Brakuje nam kroku w lewo. Więc myślę, że wir jest nam potrzebny, żeby trochę przeprowadzić mnie mocniej w lewo. Czyli ja tutaj wyciągnę... Wyciągnę to z tego maksa. O, będzie ciekawy eksperyment. Wyciągnę z tego maksa i polecimy sobie tam. Tu po drodze nie ma żadnych wirów, ale już mamy trzy lawokorzenie, więc teraz tak naprawdę mogę użyć tylko jednego składnika jeszcze. I ten składnik musi być tak wymierzony, żebym mógł dostać 3 punkty za to jeszcze. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Muszę jeden składnik użyć, żeby lawokorzeń był w przewadze. I to nawet dużo składników nie będzie. Będziemy mieli alternatywkę dla libido. Złożone z samych praktycznie lawokorzeni i dodatki. Więc to, co muszę zrobić teraz, to muszę tak to doprowadzić, żeby
piórokwiat idąc w ten sposób, mógłbym chyba nawet już drodzy piórokwiat dorzucić, bo wiem, że będę chciał używać piórokwiatu. Tak to, tylko widzicie, że to jest tak... Lizać będzie, kurczę, te kostki, ale tak to ułożyć, ja to zrobię od razu. Wiadomo, że na maksa polecimy w górę, nie wiadomo jak to wyjdzie. Teraz trzeba tak tym wirem zachachmęcić, żeby to się udało. Spróbujmy. Wirem, tylko ja chcę, no wiem, że używam wiru, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak muszę delikatnie. Dobra, jak będę po prawej stronie wiru, to jeszcze będę mógł... Dobra, jak zrobię na prawo, lewo stronę wiry pójdę, to jeszcze będę mógł rozcieńczać, więc jeszcze tu jest jakiś zawsze motyw, żeby mi to pomogło. Tylko trzeba dokładnie znaleźć dobre miejsce, dobry punkt, żeby to zadziałało. Właśnie, rozcieńczanie będzie potrzebne. I teraz tak, tu przejdziemy. O kurczę. Coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę na ryzyku. Bo ja to jeszcze muszę porozcieńczać. Ja to jeszcze muszę... Oj! Czekajcie. Stój! Jezus, stój! Dobra, no ruszamy. Nie ma bata. Idziemy z tym. Idziemy z tym, jak idziemy. No i teraz, żeby przejść przez te korzenie, to ja muszę teraz to tak porozcieńczać, żeby nie przekroczyć połowy. O, tak, żeby móc zrobić z tego trójkę, bo to jest ważne. Więc to jest ciekawy challenge, ale mam wrażenie, że już jestem w stanie to zrobić, więc jeszcze ciutkę rozcieńczę. Ciuteńeczkę jeszcze. No to musi przechodzić przez środek, no to przechodzi, tak, więc... W ogóle wygląd, ikonka tego libido i w ogóle otoczenie tego libido jest... Nie! Nie, nie! Muszę powiedzieć, że miałem absolutnego pietra. Dobra, nie, to już nie może być tak. Ja już muszę tutaj to zapisać jeszcze raz. Nie chcę tego stracić. Szanowni Państwo, to będzie, mam nadzieję, że perfekcyjne. Jest perfekcyjne. Mamy to. Mamy, Szanowni Państwo, możecie wymyślać. Wiem, że uwielbiacie akurat tę miksturę, więc na pewno wymyślicie kolejną dawkę bardzo interesujących nazw na to, jak nazwać alternatywkę dla Libido 3, czyli alternatywka Libido 3. Proszę bardzo, macie znowu pole do popisu, stonksy, płonące konary i te sprawy. Tym razem zostawię nawet butelkę w oryginale. Zapiszemy sobie tę recepturę oczywiście i od razu ją zrobimy, bo pani zapłaci nam ile? 1985 monet. It was totally worth it. Że tak powiem bardzo po polsku. Totally worth it, szanowni państwo. Absolutnie warto było to zrobić. Targujemy się! Wyciągnijmy z tego jeszcze więcej punktów. Oczywiście, że tak. Wyciągnijmy z tego majątek. To będzie... Słuchajcie, to jest, jeśli chodzi o moją serię obecną, najdrożej sprzedana mikstura. Ja sobie to będę zapisywał. 2779. Proszę też w komentarzach, jakby ktoś mógł zapisać, napisać 2779, by w komentarzach też to było. Tyle oto kosztuje w tym momencie najdroższa mikstura, którą udało nam się uważyć. I 5 jeszcze gwiazdeczek popularności. Witaj, alchemiku. Na służbie zawsze wpadam w tarapaty. Robu się do mnie strzelają, a bandyci dźgają mnie nożem. Mam ciężką pracę, ale bronię mieszkańców tego miasteczka i to się liczy. W każdym razie podobno istnieje mikstura, która sprawia, że twoja skóra jest twarda jak skała. Masz coś takiego? Z chęcią bym z niej skorzystał. Jak sobie radziłeś bez mikstur? Kiedyś w miasteczku był zdrowiciel. Często pomagał mi oczyszczać i... Co? Oczyszczać i opatrywać rady. Potem zniknął i od tego czasu słuch o nim zaginął. Czyli zobaczmy, że tak on chce... Ja może mu sprzedam to. Kamienną skórę 2? I patrzcie, wziąłby. Kupię ten elixir, ale nie chcę przepłacić. Poproszę miksturę bez efektów ubocznych. Ale przynajmniej się jej pozbędę. I jeszcze się przetarguję z nią, tak? Mogę oczywiście sprzedać ją, ale ja tu sprzedaję shit miksturkę, więc idealnie, że chciałaś akurat skórę. Bierz i nie narzekaj. Jeszcze dziadzio z grzybem przyszedł. Witaj, potrzebacie grzybów? Proste z lasu? Wciąż mają na sobie poranną rosę i kilka robaków, ale nie każę ci za nie płacić. Są wliczone w cenę. Dlaczego grzyby wyrastają ci z kapelusza? Przepiękne, nieprawdaż? To są specjalne grzyby. Niewyciągalne przez ludzi, lecz dzikie bestie obawiają się ich zapachu. W dzieciństwie jadłem je przed wyjściem do lasu, lecz potem zdałem sobie sprawę, iż mogę ich hodować na kapeluszu. Aha. Co masz ciekawego do kupienia w takim wypadku, panie dziwaku? Grzyb pożądania. I faktycznie idzie w kierunku libido. Mamy również
wodogrzybnia. Nowe grzybki. Suknię opiara widzieliśmy już. I nawet jest tanio. Mamy 10 tysięcy. O, to powiem szczerze, że bardzo ładnie nam poszło. Więc idziemy teraz na koniec naszego dzisiejszego odcinka pozbierać grzyby, więc tak, to z chęcią. Bardzo dużo wiedźmo grzybów chcę, bo mam ich bardzo mało. Tych mamy jedną sztukę, więc z wielką chęcią wezmę ich dodatkowe 14 do 23. Bardzo fajna jest ta wodogrzybnia. Podoba mi się. Wziąłbym tak z 20 sztuk na razie, żeby nie przesadzić. Mamy też mułogrzyby, ja je biorę, bo mułogrzyby się przydadzą. One są podstawą do biegania w dół bardzo szybko. Siodło driad mamy 51 sztuk. Mega tanie siodło driad jest. Skoro jest tak tanie, to dokupię jeszcze 9 sztuk do 60. Przepraszam, siodło driad, będziemy kupimy 18 sztuk. O! Nie mam nawet tylu. Ła, chciałem do ładnej liczby dojść, to nawet nie dojdę. Pfy! I mamy jeszcze wodogrzyb... A, kupiliśmy. A, no i grzyb pożądania biorę cały. Jak wyglądamy z cieniopieprznikiem? 16 sztuk. Bierzemy całe. Ale wydam pieniędzy? To może przesadziłem z czymś, co? Może czegoś jednak nie chcemy aż tyle. Nie no, przeżartowałem się, akurat to najmniej. Zobaczcie, to w sumie kosztuje mnie... Ja pierdzielę, to mnie kosztuje zaledwie 200. To nawet nie ma co patrzeć, to po prostu biorę. Czegoś może chcę mniej, czy nie chcę czegoś mniej? Wszystko tu jest tanio. To nie są drogie, to nie są drogie rzeczy, no. Wziąłem wodogrzybni 21. To mogę na razie wziąć wodogrzybni 15. Ale kto wie, kiedy one się pojawią. Jeszcze będziemy zmniejszać tę cenę. Dobra, zanim przyjdzie ten kolega, a biorę 20 sztuk. Mam teraz, mnóstwo zarobiłem, to teraz proszę bardzo, jeszcze więcej zarobię. Zarobiłem więcej, mnóstwo, więc zarobię jeszcze więcej na tym targowaniu. Tak jest. 2400. No co to jest za pieniądz? Wykupiłem wszystko oprócz wodogrzybni u niego. Więc i tak jest bardzo ładnie. Szanowni Państwo, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, kto przyjdzie po tym kolegu i jak będziemy starać się powoli osiągać te oto możliwości, czyli no czekamy przede wszystkim na to, co pozwoli nam obracać mikstury, żeby móc w ogóle zacząć robić Citrinias, więc no, może dopiero teraz Mac się będzie pojawiał, bo spełniliśmy jakieś, wiecie, spełniliśmy jakiś warunek i może tylko kiedy warunki są wszystkie spełnione, to on sobie z chęcią do nas przyjdzie. Może tak, może nie, zobaczymy. Dziękuję Wam serdecznie za kolejny odcinek Wielka Piona i do zobaczyska za 2 dni. Cześć!